Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 7 czerwca 2023 roku Europejska Rada Spraw Zagranicznych, europejski think tank, ośrodek ekspercki utworzony w 2007 roku, opublikował bardzo ciekawy sondaż. Sondaż przeprowadzony w 11 państwach europejskich dotyczący relacji Europy z Rosją, z Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Sondaż przeprowadzono w kwietniu bieżącego roku, tak jak powiedziałem, w 11 państwach: w Austrii, Bułgarii, Danii, Francji, w Niemczech, w Polsce, Hiszpanii, Holandii, Szwecji, we Włoszech i na Węgrzech. Sondaż ten jest niezwykle ciekawy, pokazuje pewne trendy, jeżeli chodzi o społeczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej. No i z tego raportu wynika, że Europejczycy chcą przede wszystkim pozostać neutralni w obliczu potencjalnego konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową. Z tego sondażu wynika, że w społeczeństwach europejskich widoczne są różnego rodzaju niebezpieczeństwa związane z chińską obecnością gospodarczą w Europie, podobnie zresztą jak widoczne są pewne szanse upatrywane właśnie w udziale chińskiego kapitału w życiu gospodarczym Europy. I tutaj widać, że społeczeństwa europejskie nie chcą zrywać relacji z Chinami. Jeżeli chodzi o podejście do Rosji, to bardzo ciekawe w tym sondażu jest takie, powiedziałbym, tło i geopolityczne, i przyszłość, jaka rysuje się w relacjach z tym państwem. I tutaj poza Polską, gdzie ten stosunek do Rosji jest cały czas mocno negatywny, radykalnie negatywny, w innych państwach taka wizja ograniczonej współpracy jest najpopularniejszą odpowiedzią w większości właśnie tych badanych państw. No, tutaj Bułgaria na pewno wysuwa się na miejsce pierwsze, jeżeli chodzi o chęć do powrotu do pełnej współpracy z Federacją Rosyjską. Tam aż 51% obywateli opowiada się właśnie za powrotem do pełnej współpracy już po zawarciu traktatu pokojowego, po zakończeniu wojny na Ukrainie. Obecnie chęć powrotu do pełnej współpracy gospodarczej z Rosją deklaruje 26% Niemców, 32% Węgrów i 36% Austriaków. Co ciekawe, w tych krajach za pełnym zerwaniem więzi opowiada się poniżej 20% społeczeństwa. Przy czym warto zauważyć, że na Węgrzech jest to rekordowo mało. Ten wskaźnik wynosi zaledwie 5%. Polska na tle innych państw, które były uwzględnione w tym sondażu, no, jawi się jako taki jastrząb, można powiedzieć, w relacjach z Rosją. Aż 39% obywateli Polski odpowiada, że nasz kraj powinien zerwać stosunki z Federacją Rosyjską, i tu mówimy o zerwaniu wszystkich więzi. Natomiast za współpracą w ograniczonym zakresie opowiada się 42% Polaków, natomiast za pełnym powrotem do swobodnej współpracy gospodarczej obecnie opowiada się zaledwie 8% polskiego społeczeństwa. Co ciekawe, to badanie nie uwzględniło innych państw naszego regionu, określanych również jako takie jastrzębie, no przede wszystkim Litwy, Łotwy i Estonii. Interesująco przedstawiają się wyniki sondażu w odniesieniu do relacji z Chinami. Warto tutaj zauważyć, że w listopadzie 2022 roku, no, krótko po tym, jak Xi Jinping zapewnił sobie trzecią kadencję jako sekretarz generalny Komunistycznej Partii Chin, kanclerz Niemiec Olaf Scholz złożył wizytę państwową w Pekinie i od tego czasu do stolicy Chin przybywali różni przywódcy europejscy, począwszy od przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, przez premiera Hiszpanii Pedro Sancheza, po wspólną wizytę przewodniczącej Komisji Europejskiej Urszuli von der Leyen i prezydenta Francji Emmanuela Macrona w kwietniu 2023 roku. Tej wizycie zresztą poświęciłem osobny odcinek podcastu geopolitycznego. Tutaj widoczne było, że te podróże, o których wspomniałem, nie sygnalizowały europejskiej jedności w sprawie Chin. Wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że europejskie rządy miały bardzo różne poglądy na temat podejścia Europy do Chin i tutaj widoczne to było chociażby po stanowisku von der Leyen czy Macrona. W przemówieniu wygłoszonym w marcu 2023 roku Urszula von der Leyen użyła niezwykle mocnych słów, żeby opisać strategiczne priorytety Chin. Mówiła o tym, że w jej opinii Pekin dąży do kontroli, do narzucania pewnej wizji bezpieczeństwa zamiast do reform, do otwarcia, do tego, co byłoby pożądane zdaniem Urszuli von der Leyen. Podkreślała, że Pekin dąży do systemowej zmiany ładu międzynarodowego, ale w taki sposób, aby zwiększyć zależność świata od Chin. No i tutaj pojawiło się oczywiście bardzo duża rozbieżność między tym, co powiedział Macron. Macron zdecydowanie opowiedział się za autonomią strategiczną Europy, mówił o ożywieniu strategicznego i globalnego partnerstwa z Chinami, unikał krytycznych uwag na temat Tajwanu i tak dalej, co więcej, towarzyszyła prezydentowi Francji całkiem spora delegacja biznesowa, która zawarła liczne umowy w Chinach i widać, że Paryż, że establishment francuski chce bliskich relacji gospodarczych z Pekinem, nawet jeżeli Chiny nie sprzeciwiają się rosyjskiej inwazji na Ukrainę. To widać było po tej wizycie, po tych słowach prezydenta Macrona. No i tutaj według tego najnowszego sondażu ECFR, czyli właśnie Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, widać, że obywatele Europy są bliżsi spojrzeniu Macrona niż Urszuli von der Leyen. Nie postrzegają Chin jako potęgi, która rzuca wyzwanie i chciałaby osłabić Europę, natomiast widzą tutaj więcej szans, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, jako takiego niezbędnego partnera dla Europy. Więc to jest niewątpliwie bardzo znaczące. Ankietowani obywatele państw Unii Europejskiej nie mają wątpliwości, że Federacja Rosyjska i Chińska Republika Ludowa to kraje, które współpracują ze sobą na arenie międzynarodowej. Średnio 70% respondentów uznaje te dwa państwa za bliskich partnerów. Mimo to nie prowadzi to do wniosku, że Europa powinna oddzielić się od Chin. We wszystkich badanych krajach średnio tylko 22% Europejczyków uważa, że stosunki gospodarcze z Chinami niosą ze sobą więcej zagrożeń niż korzyści. I to jest bardzo znaczące. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o stosunek do Rosji, to też bardzo znamienne jest to, że Włochy plasują się tutaj gdzieś po środku. 1/4 respondentów uważa Rosję za sojusznika bądź partnera Europy czy Włoch, a tylko około 1/3 za przeciwnika. I też ta niejednoznaczność włoskiego społeczeństwa wobec Rosji na pewno może tutaj zastanawiać w kontekście pewnych trendów, które zachodzą dzisiaj w Unii Europejskiej. Widać, że po zakończeniu wojny Europejczycy prawdopodobnie nie będą się zgadzać co do swoich długoterminowych relacji z Rosją. To zresztą zabrzmiało bardzo mocno w tym raporcie Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. Tutaj widać te rozbieżności. Jeżeli chodzi o właśnie przyszłość relacji gospodarczych z Federacją Rosyjską. Natomiast także bardzo interesujące jest zagadnienie relacji ze Stanami Zjednoczonymi. I tutaj aż 3/4 respondentów zgadza się, że Europa nie może zawsze polegać na Stanach Zjednoczonych i musi dbać o własne zdolności obronne. Nie dziwi fakt, że w tym sondażu wyszło, iż pozytywny obraz Stanów Zjednoczonych przede wszystkim dominuje w Polsce i na północy Europy. W tych krajach według tego raportu dominuje przekonanie, że jest to taki sojusznik po prostu, z którym trzeba strategicznie współpracować, z którym warto strategicznie współpracować. Niewątpliwie takim najbardziej proamerykańskim podejściem w tym sondażu ECFR wykazała się Dania, gdzie 55% ankietowanych mówi o Stanach Zjednoczonych jako o sojuszniku, a 32% jako o partnerze. Dla porównania wśród Polaków odsetki te wynoszą odpowiednio 50 i 32%, to znaczy 50% ankietowanych obywateli Polski uważa Stany Zjednoczone za sojusznika, a 32% za partnera. No i tutaj też warto zauważyć, że te trendy się zmieniają. Te trendy się zmieniają i niewątpliwie postawa prezydenta Emmanuela Macrona, mówiąca o tej autonomii strategicznej Europy, a także te trendy, które widzimy, czyli w odniesieniu do chociażby relacji z Chinami, czy o przyszłości relacji z Rosją, wskazują na to, że Europa idzie w kierunku tej autonomii strategicznej i tego rozluźnienia relacji ze Stanami Zjednoczonymi, chociaż jest to niewątpliwie proces długotrwały, gdzie trzeba oczywiście uwzględnić także te bieżące nastroje, ale już widać bardzo duże rozbieżności w tych kwestiach, zwłaszcza w relacjach z Chinami. Tutaj niewątpliwie nastawienie i establishmentu politycznego większości państw Unii Europejskiej, jak i społeczeństw państw Unii Europejskiej jasno wskazuje, że jest ta duża rozbieżność między Europejczykami a Amerykanami. To niewątpliwie bardzo mocno wybrzmiało właśnie w tym raporcie Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. Na zakończenie myślę, że warto zastanowić się, mając na uwadze wszystko to, o czym powiedziałem, mając na uwadze ten raport ECFR-u i te zmieniające się trendy, warto zastanowić się, co będzie z Polską, z naszą polityką zagraniczną, obronną, bezpieczeństwa, jeżeli w Europie, w Unii Europejskiej zwycięży jednak wizja Emmanuela Macrona, chcącego pogłębienia relacji gospodarczych z Chinami, chcącego autonomii strategicznej Europy, no czyli uwolnienia się od pewnych więzów partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi, czy wiązania po prostu tych strategicznych interesów Europy na większości pól z interesem amerykańskim. Polska, która dzisiaj jest mocno proamerykańska, mocno prorosyjska, bezwarunkowo udzielająca współpracy Ukrainie, no, czy nie stanie się państwem osamotnionym w Unii Europejskiej, traktowanym jako ciało obce wśród innych państw, które będą chciały nawiązywać przynajmniej ograniczone relacje gospodarcze z Rosją, nawiązywać współpracę gospodarczą z Chinami. Tutaj sytuacja jest w mojej ocenie niezwykle trudna. Będzie to także sytuacja i bezpieczeństwo państwa polskiego będzie mocno związana z zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych i pytanie, czy po ewentualnym wielkim konflikcie na Bliskim Wschodzie, czy konflikcie na Indo-Pacyfiku Stany Zjednoczone będą nadal kontynuowały, czy będą chciały kontynuowanie tak głębokiego zaangażowania chociażby w Europie Środkowo-Wschodniej. Warto o tym pomyśleć. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest m.in. moja książka pod tytułem Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009. Książka pokazuje genezę takich koncepcji chociażby jak Międzymorze czy Trójmorze, pokazuje kształtowanie się tej współczesnej polskiej myśli geopolitycznej III Rzeczypospolitej. To także zakupy w księgarni, to oczywiście także wsparcie dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam Państwa serdecznie na geopolityka.info.